Witam wszystkich. Ja bym chciał się podzielić słowem, dokładnie historią, z Dziejów Apostolskich, rozdział 16, werset od 16 do 34. Poprosiłbym, żebyście otwarli i śledzili razem ze mną tę historię. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników. I stawiwszy ich przed przetorów, rzekli: ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam, jako Rzymianom, przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłumk, a pretorzy, zdarłszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak, że zachwiały się fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony, on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, i że uwierzył w Boga. Trochę obszerny fragment, ale według mnie bardzo dobrze opisuje życie z Bogiem, bo widzimy tutaj Pawła i Sylasa, którzy pełnili wolę Jezusa, który nakazał im, aby chodzili i głosili nową, dobrą nowinę, Ewangelię. Odwiedzali różne miasta i zbory i czynili cuda. I jak się można było spodziewać, w złym świecie spotkało ich w końcu za to przykra kara, bo pozbawili ludzi pewnego zysku i zostali od razu ukarani. Patrząc ludzkim okiem, jest to takie śmieszna nagroda za życie z Bogiem, ale patrzmy, co jest dalej. Wrzucili ich do więzienia, które wyglądało trochę inaczej niż obecne, bo obecnie, szczególnie w Europie Zachodniej, gdy jest się skazanym, dostaje się nakaz aresztowania, kajdanki i wprowadzają cię do celi. Tylko ta cela niczym nie odbiega od wyglądu średniego akademika w Polsce, oprócz tego, że ma kraty w oknach, niczym się nie różni od normalnego mieszkania, a więc są całkowicie inne realia. Przed tym oczywiście byli jeszcze bici rózgą. Ja nie byłem nigdy bitym rózgą, chociaż pewnie parę razy zasługiwałem, ale na pewno to nie należało do przyjemnych rzeczy. Dalej jest napisane, że kiedy stróż ich przyjął, opatrywał ich rany, czyli na pewno to nie było lekkie głaskanie rózgą, tylko bicie do krwi i pewnie odrywane fragmenty skóry. Taka ich nagroda spotkała za życie z Bogiem. Pytanie jest, czy my też jesteśmy gotowi przyjąć taką nagrodę za życie z Bogiem. Najciekawsze jest to, jaka jest ich postawa. Kiedy zostali wtrąceni do więzienia, nie postąpili tak jak prawdopodobnie większość ludzi, którzy są ukarani, czyli albo doświadczają jakiegoś złych rzeczy, bądź upokorzenia, wielu rzeczy, które spotkają nas w świecie, czyli my jako wierzący jesteśmy uważani za innych, odmiennych. Często spotykają nas bardzo złe rzeczy, ludzie na nas zrzucają swoje winy, jesteśmy wyzywani, odrzucani i spotykają nas naprawdę bardzo złe rzeczy. W takich chwilach często ludzie zadręczają siebie, obwiniają siebie, innych, a na końcu też Pana Boga, że spotyka ich takie zło. Oni natomiast postąpili całkowicie inaczej. Pomimo tych wszystkich niedogodności, które ich spotkały, modlili się i wielbili Pana. Dla mnie to jest niesamowita postawa i chciałbym, abym zawsze tak postępował jak oni. I to przyniosło efekt. To nie poszło na daremno, to, że modlili się i śpiewali, bo Pan miał w tym plan, aby ich uwolnić, aby ich oswobodzić.
Najciekawszym w tym wszystkim jest postawa Pawła i Sylasa, którzy, gdy widzą swojego oprawcę, osobę, która ostatnio im zadała jakby cios, zakuwając ich w dyby, na pewno to nie było delikatne zakuwanie w dyby, tylko brutalne i jeszcze wrócenie do więzienia, na pewno nie było to miłe. I ile z nas jest gotów postąpić tak jak oni, kiedy jeden z oprawców, którzy zadają nam naprawdę bardzo bolesne ciosy, chce dokończyć żywota, chce się zabić, bądź po prostu chce, stanie mu się krzywda. Ile z nas gotów by było odwrócić go od tego, aby nie stała się tak zwana ludzka sprawiedliwość. Skoro my cierpieliśmy, to niech on cierpi. Dla mnie to jest bardzo ciekawa postawa, że oni tak postąpili, ale w tym wszystkim był Boży plan, bo mianowicie dzięki temu, że on przeżył i zaprosił ich do swojego domu, został zbawiony. Też proste pytanie zadał, co mam sprawić, abym był zbawiony? A oni orzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Proste słowa, nie trzeba żadnych wyszukanych modlitw, należy przyjść do Boga, oddać się Mu. Dla mnie to jest taka esencja życia z Bogiem, bo zawsze żyjąc z Bogiem spotyka nas wiele złego, ale będąc z Nim jesteśmy w stanie to przetrwać, a końcowo i tak zwycięży Bóg i Jego plan zostanie zrealizowany. Tyle mam do podzielenia. Amen.